Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Kurhan i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w LEGO The Hobbit. Dzisiaj ze mną... Ja? Tak, i słuchajcie, jak tutaj widzą na pewno wszyscy, a widzą na pewno. Tak więc nie jesteśmy w Shire, czemu coś się stało i przeszedłem z Shire do tego miejsca, jeszcze nie jesteśmy na misji i się okazało, że się nie nagrywa. Jedyne co się dowiedziałem to, że Gandalf umie strzelać ze swojego kostura. Nie chyba nic więcej. I to, że tata chce ze mną robić odcinek. Ale... Tak, myślę, że możemy powoli udać się w stronę krasnoludów, którzy już na nas tutaj pewnie czekają gdzieś. Mianowicie w tym miejscu. After a long journey through the Shire and beyond, Bilbo and Gandalf the Grey caught up to the company of dwarves. Their adventure is about to begin. Czyli teraz dobiegamy i oddajemy kotę, oczywiście. Wait! Wait! I signed it! Welcome, Master Baggins, to the company of Thorin Oakenshield. Thorin jakoś tak niezbyt zadowolony. Bram wiary. Help yourself. No, wait, wait, stop! Bombur grubas musiał zjeść. No nie no, bardziej oryginalniejszego zadania to cię chyba nie dało wymyślić. Jabłuszko. Dajcie to jabłuszko. Dobra, zatem ja jestem Bilbem tutaj. Tata jest Oinem. A standardowo zbieramy pieniążki, bo są nam bardzo potrzebne. Pamiętajmy o tym. Kasa się musi zgadzać. Każdą monetę, co do pieniążka. I oczywiście surowce również, bo to jest potrzebne. Sorry. Chcemy wejść na górę, jak mamy to zrobić? Może i kostura Lego na przykład, taki jak posiada Oin, aby uformować krasnoludzką wieżę. Krasnoludzka wieża, no czegoś takiego jeszcze ewidentnie nie było. Prawda, musisz tutaj stanąć. Z tego wyjść dwa razy dwa. A, to tak działa. I to tak działało. Ops. Aby dosięgać jeszcze wyżej położonych miejsc, można formować krasnoludzką wieżę więcej niż jeden krasnoludem posiadając tylko z tego. Okej, okay, ale Oin został na dole. Czyli chyba będzie trzeba... No właśnie nie mam. Trzeba będzie go tu jakoś... A że coś tam. Przedostać. A prawdopodobnie tą oto drabiną. Bo ja już coś inaczej. Czemu nie mogę się ruszyć? To musisz wyjść do robienia. O, jeszcze rozwaliłem jakieś siedzenie komu. Ale wszyscy śpią. Zbudujmy krasnoludzką wieżę. Czekaj, tak, ty musisz wejść tu, a ty musisz wejść na samą. O, jak elegancko, jaka wspinaczka. Gdyby tak się wspinali na Erebor, to ewidentnie byłoby łatwiej moim zdaniem, ale no, to Jezus Maria, co ja zrobiłem. Te rączki Hobbita to jednak potężniejsze niż mi się wydawało. Do Ereboru jest to daleka droga. Wychodź z tego. Idziemy do góry. Trendy. Przejściem. Poczekaj, jeszcze tutaj. Nie tak łatwo. Nie, dróg się nie myśli. Jak przypierdzielił, to jak Gimli we Władcy Pierścieni na Inorosy. Aby podnosić te grupowe drabiny, potrzeba dwóch postaci takich jak Bilbo i... No, ale wydaje mi się, że oni też mogą. Dobra. No i? Ło. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, ale chyba okay. Tak. Siema! Zachwiałem się.
jeszcze mi coś wytłumacz, bo te krasnoludy, które my tutaj napotykamy po drodze, nie? Jak one się tutaj dostały, skoro potrzeba na przykład dwóch, trzech krasnoludów, żeby wejść wyżej? Widocznie spały jest tu wcześniej. No powietrze. Teraz tak, ty. Posuj się. Złaź z niego! Odejdź. Okej. Okay. On wchodzi i Bilbo na samą górę. O kurde, udało mi się wchodzić na biopatrzu. Masz tam dostęp do jabłuszka w tym momencie. Do jabłuszka? W jaki sposób? Nie wiem, mam ci proszę drzewa pilnąć. No dokładnie. Jabłko. Trzeba je zanieść do kunia. Kuniu! Kun jest na samym dole. Łatwiej normalnie wchodzić niż wchodzić. A! Pomocy. Co tu się dzieje? Kiedy się obudzili. Co to było? Orks. There'll be dozens of them out there. You think that's funny? You think a night raid by orks is a joke? I didn't mean anything by it. You know nothing of the world. Don't mind him, laddie. Thorin has more cause than most to hate orks. After the dragon took the Lonely Mountain, King Thror tried to reclaim the ancient dwarf kingdom of Moria. But our enemy had got there first. Fajnie, bo myśli do orków. Przejeżdżę. Długo na pewno się da. Ale to się. Gram. Widzę, jak u nas tu biją. A, chciałem walkę, to mam walkę. Ty jesteś tam dwa linie, jeszcze tutaj fajny młody, bo masz dwa topory. To mi się nie zda. Weź też dwójkę tam poszła. No bicie. Tak, mam dla to powód. To i to mi się podoba. Jak żeśmy go pięknie tutaj rozwalili. Nie wiem. Ale wiem, że z nich mięso wypada. Ale to takiego... Poczekaj, rozwalę tutaj wszystko. Nie jestem? Wali tam. A, może zwalniłem. Takiej piłki nie ma w tym. No nie wiem. To już tutaj chyba na potrzeby gry zrobię. No fajnie by było, jakby to była taka figurka, nie wiem, że mi się podoba. Haj! Mówisz haj? Ja nie. Chciałem tam powalczyć, ale on się po prostu nie da. Są tu zimni. Teri, że to wymagam. No ja tu mam najlepszą postać. Thorina, jeszcze starczą. Tak powinna się nazywać postać. Thorin jeszcze starczą. Orkowie padają pod moimi toporami jak much. Fajnie. Chodź. Pod moim mieczem również. Nic nie doczekał, coś mi dobra. Ej, to by była dobra nocka dla orku. Opowieść dziadka Smauga. Ja. Dzisiaj w ogóle wyjątkowo bez kamerki, jak mogliście zauważyć, ale coś nie wypaliło. Taki problem. Jaki troll! Zaraz go zabijemy, zobacz. A! Nie próbuj tego bez pomocy, aby pokonać takiego wroga, będziesz próbować na taki grupowy. Chodź, ja jestem. Chodź tu. Aha.
Troll jest duży. Jak on wpływali? Też nie było odległo tak musi być. A może była. Spłonona na to. A możemy tu zrobić. Również trzeba rozwalić po kolejnym atakiem. Zatem chodźmy, przyjaciele. I... Patrz, te piękne ataki. Nie, zabiję. Gimi, broń się, to gimi nie. O Boże, już raz tarczę. To był chyba... Balin, tak? No. Balin? Młody? Tak, młoda wygląda na starszego. Już ma siwą brodę, nie? O, na niego będę mówić o Przaruła. O Przaruła. Tutaj krasnoludy dzielnie opierają się orkom. O Przaruła, oczywiście, pozdrawiam szkoda. Czemu nie mogę tej skrzyni robić? Ponieważ ją trzeba rozwalić czymś wybuchowym. Czyli jakieś dwa trzeba zielone orki. A, o Przaruła musi tutaj otworzyć. I tam będą te dwa orki, prawda? Tak, łucznicy. Patrz, jak sobie pięknie o Przaruła się poradzi. Obcięliśmy im głowy. A gdzie następne? Ale to nic, bo przybywa następna wieża. Zatem trzeba wziąć takiego balina i zabić takiego trolla. Jak go pięknie robić. A on już nie żyje? Tak. Rozwal. Orka bij. Nie wiem, ja jestem otoczony. Jezu, jest się wala surowców. Ale walka wygląda pięknie na pewno. Jeszcze trzeba otworzyć. On jest po prostu szalony, on rozwala wszystko. Zobacz, bujnie kul. No to już tak samo jak odpełów. O, jak pięknie ich rozłuchał wszystko. Oj, chyba linie. Defeat and death were upon us. Nadeszła walka. Torinie, a co ty zrobiłeś ze swoją kartą? Torinie, jeszcze nie mam tego. Siłą miał. Teraz. Oto tarta Torinie. Takie oto tarta. Trzeba i na zamówienie. A może sobie tworzyć gotki na zamówienie? Ciekawe. Nie. Nie są pewne tematy. Nie powiem, tutaj byłby młot potrzebny. A może dbali o mnie, choćby dbali mnie, bo dbali mnie. Czy pierdzielić, to może to porami też mówić. Ale są pewne tematy. Złego dostępu. Chodź do mnie, ominia doda. Ty zapiję. I spróbuj to uderzyć. Jednak nie. A to przesunął. No właśnie tutaj się przesuwa młotem. Myślałem, że dwa linii będzie miał. Ale jest. Młotem, nie. Młotem. Może razem? Nie. Młotem. Zabijmy więc tą krakę. Ale widzę, że zaraz będzie prawdziwy głos. A i nie pracuje, zbieramy długo. Najpierw. O, Przaruła biega i bije balina. Dobra, trzeba by się wziąć do roboty. Co my tu możemy zrobić? Aha, okej. Okay. Mogę bić o to. Dobra. Właśnie to robię.
O nie, ja to zepsułem. O, uciekł. Uciekł, muszę się dostać. Teraz powinien go zadać. Pewnie tak. Yes. O tak, teraz. Działeś to? Tak. O, teraz ma głowę. Teraz przywali. Idę się wnić. Czemu tam nie mogę skoczyć? Nie wiem. Jaś, jak się oczy na pierwszym czasie. Raczej dwoma. Widzisz, jakiego bijesz tutaj? Oła. Wow, podjęciła mnie. A czep jeden ucieka. To grzyb. Ten. Zaraz go zniszczymy, nie martw się. A, kiście. Chodź o trzeba. Albo chorba. Nie bij Torina, tylko ciągnikiem. Gdzie mam iść? Tutaj. Gdzie mamy iść? Zrobimy tak, teraz weź się zmień w Torina. Obszarowa się zawiesi, ty na niego wskoczysz. Teraz koczek będziemy po stronie Torina. Się rozbuję. Się rozbuję, więc będziemy po stronie adwokata przeskocz i walcz z nim. No. Może coś pomogę, nie to. Mamy mu tylko chyba rękę. No. Tak było. I tak jest. Azog had been defeated, and I thought to myself, there is one. I could call King. And the Pale Orc, what happened to him? He died of his wounds long ago. You're wrong. A Gandalf tutaj już wie oczywiście, że jest inaczej. Będzie. Zygardur Bir. Klost Kogilki na nim. Wątpię, czy wtedy istniał telefon, ale dobra. Jakie statystyki? Piękny poziom, bardzo mi się podobał. Myślę, że... Boże, trochę tych postaci przyszło w nim. Cała kampania Kresfeldowa się zbywała. Hobbit jest niezłym programem. Niezłym grą. Całkiem nieźle nam śmigło. Co nie? Oczywiście. Ciekawe, czy będzie jeszcze jakaś kartka. O, ile odblokowaliśmy wydarzeń na późniejsze etapy rozgrywki. Dobre. Ostatnio jak odblokowali się w Hobbitrainie, tego tam chyba z 15 było i się to ustawiało. Każdy to jest do przejścia? Każdy to coś tutaj ustawia, to jak przejdziesz tryb kampanii, to tam masz dodatkowe questy od postaci pobocznych na mapie i tak dalej. I trochę tego jest, jak widzę. I zajmie nam to kilka odcinków, ale... Patrzcie, jak daleko do Ereboru. Ereboru... No daleko. 5 krok. Zobaczmy, czy to jest skatka. The company cleared their camp and continued on their journey.
Stories from the night taka gra, która już ma swoje lata, a ciągle fascynuje. They embarked for the no dlaczego wybrałem taką grę do nagrania? Niech mi ktoś próbuje powiedzieć, że gustu nie ma. Tak więc wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym odcinku. Pozdrawiamy. Na razie, do widzenia.